Witajcie kochani w kolejnym projekcie Denko. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne puste opakowania po moich kosmetykach. W ostatnim projekcie Denko mówiłam o tym, że staram się teraz zużywać wszystkie te kosmetyki, które miałam już od wielu miesięcy rozpoczęte. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę na dobrej drodze, jeśli chodzi o ten mój kosmetyczny rozgardiarz. Zaczynam wyczuwać taką harmonię, jeśli chodzi o zużywanie właśnie tych rozpoczętych kosmetyków. I czuję się z tym naprawdę bardzo dobrze. Stąd też troszeczkę tych kosmetyków dzisiaj będzie. Zacznę od szamponów. Barwa naturalna, szampon żurawinowy zwiększający objętość z kompleksem witamin. Ten szampon i każdy inny zwiększa u mnie objętość, ponieważ ja mam takie włosy, a nie inne, gdzie po każdym szamponie mam po prostu szopę. Natomiast ten szampon rewelacyjny jest, jeśli chodzi o oczyszczanie włosów. Bardzo dobry oczyszczający szampon i nie wiem w ogóle, gdzie można kupić te szampony z barwy, ale naprawdę ten szampon jest rewelacyjny. Avon Naturals, szampon nawilżający, odżywczy, migdały i awokado. Dla mnie to jest kosmetyczne placebo. Niestety ten szampon owszem mył, natomiast absolutnie nie nawilżał i absolutnie nie odżywiał, więc na pewno do tego szamponu nie wrócę. Kolejnym kosmetykiem jest Alterra i jest to mleczko oczyszczające do twarzy. Niestety to mleczko, tak jak byłam na początku nim zachwycona, na końcu po prostu nie zużyłam go nawet do końca. Coś dziwnego stało się z konsystencją tego mleczka, ponieważ w tym mleczku zaczęły pojawiać się jakby takie drobinki dosyć ostre, które może nie podrażniały skóry, jak ją drapały, i to dla mnie absolutnie było nie do przyjęcia. Na początku myślałam, że jest problem może z wacikami, ale absolutnie z wacikami nic się nie działo, tylko po prostu coś w tej konsystencji dziwnego się pojawiło. Następnie płyn micelarny z La Roche-Posay do skóry wrażliwej, rewelacyjny. Tutaj co prawda było tylko 50 ml, bo ja go dostałam w jakimś tam gratisie. Natomiast jeśli miałabym kupić kolejne opakowanie, to jest naprawdę rewelacyjny płyn, jeśli właśnie macie jakąś taką wrażliwą skórę. I kolejny płyn, delikatny płyn do demakijażu oczu z Galenica, który dostałam od Beatki w paczce. To jest najlepszy płyn do demakijażu oczu, jaki kiedykolwiek miałam. Usuwa makijaż wodoodporny, jest dosłownie balsamem dla skóry wokół oczu. To jest coś niesamowitego. Ma konsystencję taką wodnistą, ale taką przypominającą delikatnie olejek, ale nie jest dwufazowy. I to jest właśnie najdziwniejsze w tym całym płynie do demakijażu, ale jest naprawdę rewelacyjny i serdecznie Wam go polecam. Kolejny kosmetyk do twarzy to peeling gomasz wygładzający z ziai Sopot Spa. Jak wiecie, używam peelingu enzymatycznego z ziai Ulga i ten zużyłam do końca, natomiast nie zauważyłam żadnego wygładzenia. Troszeczkę nawilżenie było delikatne po tym peelingu, natomiast ja absolutnie nic nie zauważyłam, żeby ten peeling wygładzał, i na pewno go nie kupię. Kolejne kosmetyki, słuchajcie, to są peelingi do stóp. Pierwszy miejsce jest ziaja złuszczający preparat do stóp enzymatyczny, a drugi jest z Avonu. Peeling do stóp sorbet z papają, i to ten peeling z Avonu jest dla mnie takim kolejnym kosmetycznym placebo, ponieważ ten peeling absolutnie nie złuszcza. Z tym enzymatycznym też było ciężko. I dlaczego pokazuję jeszcze kolejny peeling, tym razem peeling z ziai, peeling myjący z mikrogranulkami. Ja tych peelingów nie używałam zarówno do ciała, jak i do stóp, tylko używałam do peelingowania dłoni, ponieważ one dla mnie do stóp absolutnie nic nie działały, a ten, tak jak jest tutaj napisane, jest to peeling myjący, a żadnego ścierania nie zauważyłam, więc ja używałam tych peelingów do dłoni i one bardzo dobrze się sprawdzały w pielęgnacji właśnie peelingowania dłoni, czy tutaj przy skórkach, czy nawet jak miałam jakieś dłonie ubrudzone po podkładzie, to wtedy zawsze myłam dłonie tymi peelingami. I one wtedy przy pielęgnacji dłoni one jak najbardziej się sprawdzały, ale jeśli chodzi o stopy czy o ciało, to raczej nie. Kolejny peeling to jest peeling do twarzy z Klinika. Ja go dostałam od Magdy z kanału Magdalena Z i to jest jeden z lepszych peelingów do twarzy, jaki miałam. Zresztą ja mam z kosmetykami firmy Klinik, także one u mnie się zawsze sprawdzają, więc nie było mowy o tym, żeby ten peeling się po prostu u mnie nie sprawdził. Kolejny kosmetyk do twarzy to delikatny kremowy żel do mycia twarzy z loweny, do suchej i wrażliwej skóry, koi, nawilża, łagodnie oczyszcza. I to jest jedyny peeling
żel do mycia twarzy, który się nie pieni i któremu ja to po prostu wybaczam, ponieważ jest tak rewelacyjny. Ja już mam kolejne opakowanie. Dla mnie jest po prostu naprawdę bardzo łagodny i moja skóra za każdym razem mi dziękuje za to, kiedy używam tego żelu. Słuchajcie, dwa zapachy. Pierwszym z nich jest Lacoste Touch of Pink. Bardzo fajny, taki lekki zapach, natomiast dla mnie to już nie jest zapach nawet już na lato, na wiosnę, na lato, ponieważ to jest taki zapach, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to jest dla mnie zapach taki dla nastolatki. Dla mnie on już jest jakby za słaby. Ja potrzebuję już takiego faktycznie kobiecego, zdecydowanego zapachu. Nie jakiegoś ostrego, mocnego, duszącego, ale takiego, wiecie, kobiecego. No i kolejny zapach to Calvin Klein Eternity i to jest zapach taki już naprawdę faktycznie kobiecy i to jest zapach, do którego chciałabym wrócić, ponieważ przy nim, raczej z nim na skórze czułam się po prostu rewelacyjnie. Kolejny kosmetyk, który udało mi się zużyć, to jest masło do ciała z Joanny Body Naturia z kawą. Odżywcze, bardzo dobrze, niesamowicie dobrze nawilżało skórę i przepięknie pachniało kawą. Używanie tego masła było dla mnie ogromną przyjemnością, chociaż co do konsystencji ja bym tutaj się kłóciła, czy to jest masło, czy taki gęsty balsam. Natomiast nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ to masło się bardzo dobrze u mnie sprawdziło. Kolejny kosmetyk do ciała to jest mleczko z firmy FAM, które dostałam od Asi, naszej Asieńki. I tak jak na początku byłam nim zachwycona, tak na końcu tak średnio, ponieważ ono jakby straciło swoją konsystencję. Wcześniej było takie bardziej, to mleczko może nie gęste, ale było takie treściwe, natomiast na samym końcu ono było bardzo, bardzo leiste, co nie do końca mi się podobało. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, o nawilżenie, było jak najbardziej ok. Bardzo fajny taki brzoskwiniowy zapach, więc myślę, że ok. Nawet nie wiedziałam, że w ogóle FA robi takie kosmetyki. Kolejnym jest również balsam do ciała z Floss Leku Happy Per Aqua. Ja ten balsam wygrałam w jakimś konkursie, gdzie trzeba było wysłać chyba jakiś tam paragon z zakupów Floss Leka i powiem tak, balsam naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrze nawilżał, natomiast zapach miał trochę średni, ponieważ ten balsam pachniał takim klejem biurowym, ale tak naprawdę absolutnie mi to nie przeszkadzało, ponieważ ja go używałam zazwyczaj na łydki, na uda i on u mnie się bardzo dobrze sprawdza. Kolejny kosmetyk to Avon i tak jak w przypadku pokazywałam Wam peelingu do stóp z firmy Avon, który nazwałam kosmetycznym placebo, tak nawilżający krem do stóp z jagodą i wanilią u mnie sprawdził się rewelacyjnie, ponieważ bardzo dobrze te kremy z firmy Avon do stóp nawilżają skórę, bardzo fajnie je wygładzają, no i zawsze mają jakieś takie fajne, egzotyczne zapachy i ten krem naprawdę sprawdził się u mnie rewelacyjnie. Następny kosmetyk również z firmy Avon i to jest przeciwzmarszczkowo-odżywczy żel do pielęgnacji okolic oczu. Po pierwsze, to nie był żel, tylko miało konsystencję kremu. Po drugie, ani nie był przeciwzmarszczkowy, ani odżywczy. Ja w ogóle byłam w szoku, jak zobaczyłam, jaką on ma pojemność, 25 ml, to bardzo dużo jak na krem pod oczy i nie zużyłam go pod oczy w ostatnim etapie używania tego kremu, tylko na skórę tutaj szyi. I tutaj jak najbardziej on się sprawdzał, bo on ją fajnie nawilżał, natomiast jeśli chodzi o pielęgnację skóry wokoło oczu, absolutnie tam nic się nie działo, więc kolejne takie kosmetyczne placebo. Kolejny kosmetyk z Avonu, spray chłodzący do stóp Sorbet z Papai. Te spraye do stóp z firmy Avon są naprawdę bardzo dobre. Ja teraz mam z wiśniowy do stóp i jest naprawdę, te spraye faktycznie odświeżają te stopy. Ja używam za każdym razem rano po myciu, spryskuję sobie stopy tym sprayem i faktycznie te stopy pachną. Nie wysusza ten spray stóp, więc naprawdę są ok. Kolejny kosmetyk to jedwa w płynie serum na łamliwe końcówki z zielonej apteczki. Bardzo dobry serum, natomiast ja się zastanawiam, czy te wszystkie serum do włosów, te wszystkie olejki, one czymś się w ogóle od siebie różnią, ponieważ u mnie one wszystkie działają tak samo, natomiast to serum było rewelacyjne, ponieważ przepięknie, przepięknie pachniało. Kolejny kosmetyk to Avon. Ziaja Sopot Spa, krem ujędniająco przeciwzmarszczkowy, mój ulubiony krem, natomiast tutaj starała mi się data ważności. Ja po prostu nie wiedziałam, jaką ważność ma ten krem, stąd też ja nie wsmarowałam go po prostu na twarz, tylko smarowałam nim łydki i tam też się bardzo dobrze sprawdzał, więc jakby nie zmarnował się.
Maseczka jednominutowa do włosów blond z pasemkami z firmy Sajos, który dostałam w paczce wymiankowej z Kasią z kanału Siarka. I powiem tak, ja generalnie z Sajosem mam może nie przykre doświadczenia, natomiast takie średnie. I tutaj jestem zachwycona tą maseczką, ponieważ ta maseczka rewelacyjnie się sprawdziła. Włosy były cudownie gładkie, miękkie. Przepięknie pachniała i powiem Wam, że dawno nie zużyłam tak szybko maski do włosów, jak zużyłam tą, bo dla mnie to była czysta przyjemność. Więc Kasiu, jeszcze raz dziękuję, bo maska rewelacyjnie się sprawdziła. I słuchajcie, dwa ostatnie kosmetyki. Sól do kąpieli rozgrzewająca Be Beauty z Biedronki. Ja nie mam wanny, ale wszystkie sole, które mam z Biedronki, używam do po prostu takich kąpieli dla stóp. I one jak najbardziej się sprawdzają i ta jest niesamowita. Jeszcze jest jakaś z trawą cytrynową i w ogóle wszystkie te sole z Biedronki są rewelacyjne. I ostatni kosmetyk, który miałam, słuchajcie, chyba nie wiem, z półtora roku, a jak nie dłużej, z Artego, ja go już nieraz chyba pokazywałam w swoich filmikach, nabłyszczasz antystatyczny do włosów naturalnych i grubych, serum, dotyk i blask. Ja go używałam na końcówki, troszeczkę tak wyżej. On nie obciążał moich włosów, był rewelacyjny, niesamowicie, tak jak powiedziałam, wydajny, ponieważ tak jak powiedziałam na samym początku, ja go używałam chyba z półtora roku, jak nie dłużej i to był naprawdę bardzo dobry kosmetyk. Z tego, co wiem, ja go dostałam w prezencie, ale z tego, co wiem, to on był kupiony w hurtowni fryzjerskiej. Kochani, jeśli chodzi o moje denko, byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Zachęcam Was do takiej akcji, takiej, w której ja jestem właśnie, a propos zużywania tych kosmetyków. Zużywajcie wszystkie te kosmetyki, które Wam gdzieś tam zalegają na półkach, bo to jest bez sensu trzymanie tych kosmetyków. Może nie dążę do jakiegoś kosmetycznego minimalizmu, chociaż jeśli chodzi o kolorówkę, nad tym się zastanawiam, bo gdzieś tam mam już swoje ulubione kolory, których używam i jakby nie wychodzę poza te ramy. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, to chcę naprawdę pozbyć się tych wszystkich kosmetyków, które mam gdzieś rozpoczęte, bo to jest naprawdę bez sensu. Tych kosmetyków jest tak dużo w sklepach, że na pewno dla nas nie zabraknie. Ja się cieszę, że tak jak powiedziałam na początku filmiku, zaczyna w moim rozgardiaszu kosmetycznym panować taka maluteńka harmonia. Cieszę się z tego i mam nadzieję, że wychodzę na prostą, jeśli chodzi o zużywanie tych rozpoczętych kosmetyków. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa!